Schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Miedarach zaprasza na sobotnie spotkania ze zwierzętami. Wystarczy między godziną 9.30 a 13.00 pojawić się przed bramą schroniska, aby wyjść na spacer z psem lub spędzić czas z kotami. Spacery są dla zwierząt szansą na wyjście poza kojce i zaspokojenie potrzeby ruchu. W sobotę wolontariusze głównie właśnie przyjeżdżają na spacerki. Ludzie właśnie przyjeżdżają, żeby wyjść sami na spacerki. Teraz robiliśmy taką akcję, że ogłaszaliśmy pieski duże, że one też potrzebują wyjść na spacer i wszyscy tutaj są w stanie pociągnąć takiego pieska. Dużego. Zazwyczaj się je dopytujemy właśnie, czy może być jakiś większy, taki silniejszy. Tak samo jak spacery z psami w soboty, tak mamy przyjdówki z kotami. To od godziny 11 do godziny 13. W Schronisku mamy bardzo dużo podopiecznych, a tutaj jest właśnie jedna z nich, ma na imię Mini. Trafiła tutaj siostrzyczką. Siostrzyczka dzisiaj zostanie zaadoptowana, a ona tutaj sama będzie siedzieć w schronisku, więc mam nadzieję, że szybko uda się znaleźć jakiś domek, bo jest naprawdę cudownym pieskiem. Zapraszamy na domy tymczasowe. Można wziąć kotka, pieska, się nim zająć do czasu wyadoptowania. Przyjeżdżając do schroniska, warto zabrać ze sobą dary dla podopiecznych. Wolontariusze proszą o dobrej jakości karmę, koce, smycze, obroże, zabawki lub baseny, które przydają się psom w czasie upałów.